Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam przyjemność powitać Państwa na pierwszym z serii trzech webinarów Centrum Edukacji Obywatelskiej i Mazowieckiego Instytutu Kultury, operatora bardzo młodej kultury, kulturalnych edukatorów. Od czego zacząć poszukiwania sojuszników społeczności lokalnej? Jak rozpoznawać ludzi, instytucje i jak ich angażować? Czy brak finansów może być mocną stroną działania? Na te i inne pytania odpowiedzi udzieli nam dzisiaj pani Małgorzata Leszko, trenerka i animatorka z warszawskiego osiedla Przyjaźń. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej i będę moderowała dzisiejsze spotkanie. Zanim przekażę głos trenerce, szybko opowiem o kilku kwestiach technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Tam mogą Państwo zgłaszać problemy techniczne, ale także zadawać pytania i odpowiadać na pytania prowadzącej. Jeżeli pojawią się jakieś problemy, to proszę dać mi znać, ja postaram się gdzieś już w indywidualnych rozmowach szybko pomóc. I nie pozostaje mi nic innego, życzę owocnego spotkania. Bardzo bym prosiła też, gdyby mogli Państwo przywitać się na czacie, żebyśmy miały pewność, że nas widać, słychać i wszystko jest ok. Ja również się tam przywitam. Małgosiu, przekazuję Ci. Witam Państwa, czy Was serdecznie. NGS-owy dylemat, czy od razu na Ty, czy przez chwilę na Pan, Pani. Ja się nazywam Małgorzata Leszko i tak jak powiedziała Daria, jestem animatorką, trenerką, pracuję na tym Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale jestem też mieszkanką osiedla Przyjaźń, które znajduje się w Warszawie. I działam tam od kilku lat społecznie, jestem jedną z takich animatorów sąsiedzkich zaangażowanych w życie tego miejsca i chciałabym dzisiaj porozmawiać z Wami, gdyby nie, ja będę mówiła o tym, jak można budować takie partnerstwa lokalne właśnie w społecznościach. I widzę, że tutaj powoli się zapisujecie na czacie, pokazujecie, że jesteście. Ja na sam początek będę miała do Was takie pytanie, taką sondę i teraz próbuję ją odpalić, zobaczymy, czy się wysypie. Bo chciałabym zobaczyć, kim jesteście. Nie jestem pewna, jaka jest Wasza rola. Chciałabym, żebyście zagłosowali, czy jesteście nauczycielem, nauczycielką, animatorem z Domu Kultury, czy takim animatorem właśnie bardziej jak ja, czyli mieszkańcem, mieszkanką, animatorem trochę niezależnym, niezwiązanym z instytucją, a może artystą, artystką, a może też kimś innym zupełnie. To zupełnie przewidziałam też. Witam takie osoby. Zagłosowała teraz po połowie osób, więc jeszcze dosłownie chwilę, a w międzyczasie może powiem to, o tym, gdzie będziemy mówić i jakie są cele naszego spotkania. Ja zostawiam takie, które chciałabym, żebyście po tym webinarium mieli, na czym polega taka różnica między partnerstwem w działaniu a wsparciem, bo to są takie dwa różne modele w ogóle działań partnerskich. Poza tym chciałabym Wam pokazać kilka narzędzi, jak można zacząć w ogóle szukanie partnerstw lokalnych i jakich narzędzi można użyć, żeby tak zdiagnozować zasoby społeczności lokalnej. A oprócz tego jeszcze chciałabym Wam pokazać, jakie są różne nietypowe, niecodzienne zasoby, z których można dzięki takim partnerstwom lokalnym skorzystać. I teraz już sporo się zainteresowało, więc zgodzimy się z Wami wynikami. I jest nas, najwięcej jest nauczycieli i nauczycielek, ale jest też trochę animatorów oraz animatyczna kategoria inna. Jeżeli ktoś chciałby dopisać na czacie, co to znaczy, to zapraszamy. A więc teraz w takim razie wracam do prezentacji. I tutaj dzielę się z Wami tymi celami, które przed chwilą wymieniłam.
Chciałam na krótko powiedzieć w ogóle o tym, co ja robię i dlaczego tu jestem tak naprawdę. Tak jak powiedziałam, mieszkam na osiedlu Przyjaźń. To jest osiedle, które znajduje się w Warszawie, ale nie jest typowym warszawskim osiedlem. A właściwie jest bardzo nietypowym miejscem na mapie tak dużego miasta, ponieważ jest to osiedle drewnianych domów, które powstało w latach 50. Mieszkali tam budowniczowie Pałacu Kultury. Ono powstało specjalnie dla osób z Związku Radzieckiego, które przyjechały w roku 52 budować Pałac Kultury. Znajduje się na Bemowie, czyli w takiej dość odległej, położonej dość daleko od centrum dzielnicy Warszawy. I jest absolutnie miejscem, które swoim takim nawet fizycznym wyglądem bardzo się wyróżnia i przez to ma też taką dość silną odrębność. Kiedy w 1955 roku budowniczowie się wyprowadzili, pałac powstał, więc oni się wyprowadzili, wrócili do Związku Radzieckiego, to osiedle oddano warszawskim uczelniom, powstały tam akademiki, ale też domy, w których mieszkali pracownicy naukowi, administracyjni uczelni oraz Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. I taka historia osiedla trwała tak naprawdę od tego 1955 roku, ona się trochę ta społeczność zmieniała, przybywało też osób niezwiązanych stricte z uczelniami, a bardziej związanych też właśnie z administracją osiedla, na przykład asystentów naukowych, nie tylko takich pracowników. No i tak naprawdę gdzieś tam od lat 70. trwało takie pytanie, co dalej będzie z osiedlem, bo Warszawa zaczęła się rozbudowywać i to miejsce trochę korciło tym, że można by tam było postawić jakieś piękne bloki. I dlatego już od końca lat 70., na początku lat 80. został wyburzony jeden kwartał. I tak naprawdę od tego czasu to takie pytanie, co dalej z osiedlem gdzieś trwało. I ono w jakimś sensie trwa nadal. I my zaczęliśmy nasze działania w 2014 roku. My, jak mówimy, to mam na myśli grupę kilku osób, kilku dziewczyn, jak to nas nazywamy i trochę dalej nazywamy na osiedlu, mieszkanek, sąsiadek, które mieszkanek i sąsiadek, które chciały coś zrobić z tym miejscem, żeby zadbać o jego przetrwanie. Osiedle Przyjaźń miało wtedy, był utworzony plan miejscowy dla tego miejsca, który zakładał wyburzenie części zabudowy i postawienie tam kilkupiętrowych bloków. Zobaczam, tutaj mówi do mnie Daria, że się zlewam i rzeszko mówię. Słuchawek i zobaczymy, czy jest lepiej czy gorzej oraz spróbuję trochę wolniej mówić, może to pomoże. I czy jest lepiej? Zobaczmy, mam nadzieję, że postaram się mówić wolniej. Rzeczywiście mam taką tendencję. Więc tak jak powiedziałam, zaczęłyśmy działać przede wszystkim dlatego, żeby w jakimś sensie zachować osiedle. I to było takie działanie wynikające z potrzeby, z pilnej potrzeby. I na początku miałyśmy taki pomysł, żeby zacząć tworzyć archiwum społeczne. Tak naprawdę wyszłyśmy z pomysłem. I to archiwum miało być, z jednej strony miałyśmy nadzieję, że dzięki temu uda się przypomnieć historię tego miejsca, które jest bardzo nietypowe i w ten sposób przyciągnąć trochę uwagę warszawiaków do tego, że warto to miejsce ocalić. Z drugiej strony gdzieś ja osobiście miałam takie poczucie, że prawdopodobnie osiedla nie uda się ocalić ze względu na to, jaka jest presja deweloperska na to miejsce i po prostu, że warto by było tę historię jakoś zapisać, żeby ona nie znikła. I taki był początek naszego działania, natomiast w ciągu kilku lat, które minęły od tego czasu, wydarzyło się na osiedlu bardzo dużo i to się wydarzyło głównie dzięki temu, że weszłyśmy w różnego rodzaju partnerstwa, dzięki wsparciu różnych instytucji, ale przede wszystkim dzięki wsparciu takich aktywnych grup mieszkańców i różnych grup także nieformalnych. Więc jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło w tym czasie na osiedlu, to ta część historyczna związana z archiwum bardzo się rozwijała. Robiłyśmy spacery historyczne, które prowadzili mieszkańcy, takie spotkania wykopaliskowe, na których zbierałyśmy historię, nagrywałyśmy wspomnienia, ale też brałyśmy udział z mieszkańcami w takich festiwalach jak Otwarte Mieszkania, w których mieszkańcy oprowadzali warszawiaków po swoich domach. Robiliśmy też dużo działań nastawionych na integrację i na to, żeby w ogóle mieszkańcy trochę więcej ze sobą się komunikowali i spotykali, pikniki, urodziny osiedla, różne spotkania takie jak wigilie.
Poza tym wykwitły trochę nam też inicjatywy oddolne i to jest właśnie ten efekt zaangażowania różnych partnerów. To, że mieszkańcy, kiedy ich włączyłyśmy mocno w działania, nagle się okazało, że mają te niesamowite zasoby własne, które chcą uruchomić. I zaczęli wymyślać rzeczy własne, które chcieliby robić, więc osoby, które są pracownikami naukowymi, chciały robić spotkania naukowe i je robiły. Powstało pismo mieszkańców Jelonek, dlatego że miejsce w Warszawie nazywa się też Jelonki, to miejsce, w którym mieszkamy. Powstała też taka biblioteczka plenerowa, grupa śpiewu tradycyjnego, cała masa innych rzeczy. No i przez cały czas też robiłyśmy te działania związane w ogóle z takim prawnym zachowaniem osiedla, działania związane z ewidencją zabytków, konsultacjami społecznymi. I te działania też były możliwe tylko dzięki partnerstwom. I na początek chciałam Wam trochę właśnie powiedzieć o tym, jak ja rozumiem partnerstwo, dlatego że na to, co widziałyśmy, to co ja jakby na osiedlu Przyjaźń, to jest to, że my zaczęłyśmy nasze szukanie partnerstw trochę od takiego partnerstwa z potrzeby, które ja nazywam wsparciem, czyli od takiego modelu, że mamy jakiś pomysł, tym pomysłem było archiwum społeczne, które wzięłyśmy sobie trochę znikąd, to znaczy tak sobie zmyśliłyśmy we trzy, czy w cztery osoby i miałyśmy jakiś cel i zauważyłyśmy, że czegoś nam brakuje. Brakowało nam osób, z którymi mogłybyśmy robić to archiwum, wsparcia w prowadzeniu wywiadów, wsparcia w promocji i tak dalej. No i szukałyśmy sojuszników, no i stwierdziłyśmy, że nawiążemy z nimi partnerstwo. I to jest takie partnerstwo, które ja nazywam właśnie takie małżeństwo z rozsądku, to są też partnerstwa z potrzeby, które jest trochę takie projektowe. Najpierw jest cel, potem jest szukanie sojusznika i działanie. I partnerstwo jest tutaj jakimś narzędziem do osiągnięcia celu. Tak jak powiedziałam, my tak zaczynałyśmy na osiedlu w jakimś sensie, ale jednocześnie bardzo szybko pojawia się też taki drugi model partnerstwa, który się gdzieś jakoś zakorzenił u nas i tak naprawdę wydaje mi się, że teraz bazujemy głównie na tym sposobie. To jest takie partnerstwo z idei, które bierze się z takiego przekonania, że celem nadrzędnym działania jest to, żeby ożywić społeczność, żeby tę społeczność wywołać jakąś pozytywną zmianę w ludziach, w tym, żeby między nimi były więzy, żeby oni byli aktywni, dbali o swoje miejsce. I dopiero dlatego właśnie, że tak myślimy, to szukamy jakichś sojuszników, z którymi możemy tworzyć zmianę. Ta zmiana nie jest ściśle określona, to znaczy nie ma określonych działań. Nie jest tak, że wychodzę z założenia, zrobimy archiwum, tylko wychodzę z takiego założenia, że zrobimy jakieś działanie, które jest oparte na tym, co chcą robić ludzie i co potrafią i jakie zgłaszają pomysły. I dlatego w takim modelu rodzaj działania jest tak naprawdę mniej istotny od samego procesu współpracy, w którym ludzie się poznają, nawiązują się jakieś między nimi relacje, z tych relacji wykwitają kolejne działania. I w tym sensie partnerstwo w takim modelu jest wartością samą w sobie. I u nas ten model jakoś się dość szybko właśnie tak przestawił z modelu takiego potrzebowego na ten ideowy bardziej, gdzie partnerstwo służy budowaniu społeczności. I tak naprawdę te wszystkie działania dodatkowe, które wymieniłam poza działaniami historycznymi na osiedlu, właśnie wydarzyły się głównie dzięki temu, że zaczęłyśmy myśleć o tym, no, że jest cała masa ludzi, którzy mają własne pomysły i wcale niekoniecznie chcą być tylko narzędziami do tego, żeby realizować nasz pomysł. I że może nasz pomysł w ogóle nie jest najlepszy, tylko inne, które są jakoś ciekawsze. I te modele to są takie modele idealne, abstrakcyjne, w praktyce właśnie często jest tak, że to są takie charaktery mieszane tych partnerstw, bo tak jak powiedziałam, to może być taki przykład, że idę do jakiejś instytucji, na przykład do biblioteki i mówię im, czy możecie pomóc mi na przykład w dotarciu do wycinków prasowych, które było w osiedlu i jednocześnie rozmawiam z panią bibliotekarką, która mówi, a u nas jest taka i ta pani Jadzia to na przykład interesuje się historią komunikacji. I potem pani Jadzia przychodzi, albo ja do niej idę i okazuje się, że pani Jadzia oprócz tego, że interesuje się historią komunikacji na domowie, to na przykład robi super ciasta i chciałaby nauczyć kogoś robić ciasto. I to są takie właśnie momenty takie przejściowe, przełomowe, kiedy okazuje się, że możemy przejść z takiego myślenia tylko o tym wąskim wycinku tego, co my chcemy zrobić, na to, żeby włączyć też społeczność w działania inne i żeby siebie włączyć
właśnie w działania społeczności, takie działania, które są pączkujące i dopiero się być może wyłaniają. I my możemy być osobami, które pomogą im się wykluć. No, z tego jak mówię, wydaje mi się, że jest oczywiste, że uznaję takie partnerstwa właśnie nastawione na budowanie społeczności za wartość i uważam tak po pierwsze dlatego, że one przynoszą ogromną zmianę i ogromną korzyść dla społeczności związaną z tym, że społeczność czuje się autorem swojego sukcesu, czuje się podmiotem i my to bardzo, jakby ja to bardzo zauważam na osiedlu przyjaźni, że ten system, w którym ktoś wymyśla jakieś działania, przychodzi z czymś, co ma, co chce dać, jest takim sposobem, który powoduje, że tworzy się jakaś niesamowita, zupełnie inna energia niż taka, kiedy próbuje od kogoś tak naprawdę, próbuje trochę dostać coś, czego chce od niego, on mi to po prostu ma poczucie, że mi to daje albo mi tego nie daje. Ale takie partnerstwa przynoszą też dużo takich korzyści dla nas jako osób, które jakoś mają jakiś pomysł na działanie, dlatego że często okazuje się, że w tym pomyśle mieści się dużo więcej niż nam się wydawało i dużo, i pokażę to na samym może końcu, dużo takich działań, które się wydarzyło na osiedlu, właściwie nigdy by się nie wydarzyło, gdybyśmy po prostu poszły i powiedziały ludziom, pomóżcie nam zrobić to i to, dlatego że nam to w ogóle nawet nie przyszło do głowy, że takie coś może się wydarzyć i pewnie byśmy się popukały w czoło w niektórych przypadkach, że to w ogóle się nie uda i nie ma sensu. Więc zachęcam Was do tego. I jak zrobić pierwszy krok w tym kierunku? Myślę, że to, co jakoś trochę już powiedziałam, żeby trochę próbować pociągnąć za sznurek, tak, że jak już w jakiejś rozmowie rozmawiam z kimś o partnerstwie przy konkretnym działaniu, bo najczęściej jednak jest tak, że idę z jakimś konkretnym pomysłem, rzadko jest tak, że idę do jakiejś instytucji i mówię, no to co wy robicie, bo może byśmy zrobili coś razem. Najczęściej jednak ludzie oczekują tego, że przychodzi się z jakimś konkretem, przynajmniej jakimś pomysłem, ale wtedy warto właśnie zrobić takie trochę rozpoznanie terenu. I teraz chciałabym Wam pokazać kilka narzędzi do tego, żeby to zrobić krok po kroku. I pierwszym krokiem do tego, żeby zacząć trochę rozpoznawać społeczność pod kątem partnerów, jest mapowanie zasobów. Zasoby społeczności to jest cała masa rzeczy, od takich, które są dość oczywiste, jak instytucje, organizacje, różne grupy ludzi i miejsca, i też miejsca w takim sensie fizyczne, miejsca, w których można się spotykać, ale też miejsca takie, które są dla społeczności ważne, ale to są też takie zwyczaje społeczne w tej grupie i to się nazywało, ja nazywam duchem miejsca, jakąś taką kulturą tego miejsca. Coś, co tworzy jego odrębność, jego tożsamość i zrobiłam taką mapę. Od razu przepraszam za krzywe linie, ponieważ nie jestem mistrzynią w prostych liniach i potrzebowałabym do tego jakiegoś partnera, żeby to zrobił za mnie. To jest taki model, który jest też dostosowany. Nie jest tak, że ja zupełnie go wymyśliłam od zera. On jest oparty na takim mapowaniu zasobów w modelu rozwoju społeczności opartego na zasobach. I on jest podzielony na takie trzy główne kategorie. Tutaj widać, to są te zwiększające się i zmniejszające i mniejsze prostokąty. Na samym ta największy prostokąt to są te rzeczy, które są takie najbardziej trwałe, czyli instytucje i przestrzeń. Instytucje to są takie po prostu trwałe organizacje, nie tylko instytucje publiczne, ale też takie rzeczy jak biznes. Na przykład sklepy, jakiś biznes takie rekreacyjny, rozrywkowy, usługi. Instytucje społeczne, takie jak na przykład OPS-y, domy dziennego pobytu, warsztat terapii zajęciowej, miejsca, które mają jakąś funkcję taką z założenia właśnie trochę powiedziałabym pomocowo-społeczną, publiczną. To są też instytucje kultury i oświaty i myślę, że to wy pewnie jako osoby, które uczestniczą w programie bardzo młodej kultury, albo webinarium z bardzo młodej kultury, to pewnie świetnie wiecie, jakie to są miejsca. No i oprócz tego ta przestrzeń fizyczna, to są miejsca z jednej strony takie miejsca ważne dla społeczności po prostu, które są takie użyteczne dla społeczności, takie, z których ona często korzysta, takie, które są dla niej ważne, w sensie takie, które są jakoś symboliczne, ikoniczne dla społeczności, które są trochę sercem tego miejsca. Ale też takie miejsca, które ja nazywam miejscami zaklętymi, to są takie dziwne miejsca, w których nic właściwie nie ma, ale z jakiegoś powodu ludzie tam dalej przychodzą. U nas na osiedlu jest jedno takie miejsce, to jest takie stare boisko.
że ludzie tam lubią przychodzić i jakoś mają pozytywny stosunek do tego miejsca, chociaż tam absolutnie nic nie ma poza trawą. No i też takie miejsce z potencjałem, coś na przykład to są często miejsca, które budzą pozytywne emocje związane na przykład z jakimś sentymentem, że kiedyś tam było lepiej, a teraz to już się rozpada, albo niewykorzystany po prostu potencjał miejsca, że z jakiegoś powodu to jest fajne miejsce, tylko trzeba było nie zadbać. Zachęcam do tego, żeby sobie taką mapę zasobów zrobić. W tym drugim, mniejszym prostokącie mamy organizacje. Organizacje rozumiane zarówno jako stowarzyszenia, fundacje, ale też takie organizacje związane z tym, że są jakieś grupy ludzi i coś, co jest pomiędzy nimi. I tutaj mogą być wspólnoty wyznaniowe, które są ważnymi organizacjami w polskim życiu społecznym. Też różne organizacje takie mieszkańców, stowarzyszenia sąsiedzkie, rzeczy typowo nastawione na mieszkańców i na sprawy mieszkańców. A oprócz tego takie organizacje społeczne na rzecz grup, idei różnych konkretnych, także hobbystyczne, zainteresowania, różne kółka. To są takie organizacje, które niekoniecznie zrzeszają tylko mieszkańców, ale łączy je właśnie jakieś konkretne albo grupa, na rzecz której działają, albo jakaś idea, czy jakaś treść tego działania. No i jest jeszcze ta czwarta część, którą ja nazywam kulturą miejsca, w takim sensie właśnie pewnego ducha tego miejsca, tożsamości. To jest na przykład pamięć społeczna tego miejsca. Również jest to ogromny zasób, o czym za chwilę może krótko jeszcze opowiem. No i oczywiście są osoby, które są najmniejszym prostokątem, ale moim zdaniem w społecznościach lokalnych najważniejszym. I często jest tak, że kiedy mówimy, że współpracujemy z jakąś organizacją, to tak naprawdę współpracujemy z jakąś konkretną osobą. I w naszym przypadku właśnie tak jest, że te partnerstwa opierają się tak naprawdę na relacjach z konkretnymi osobami. I tutaj macie przykład tego, jak można wypełnić taką mapę. Ja prześlę potem do Maji Dobiasz prezentację, żebyście mogli sobie na to też jakoś zerknąć, nie będę tego omawiać. To jest mapa zasobów, którą zrobiłam dla Osiedla Przyjaźń. Chciałam tutaj zwrócić uwagę tylko na takich kilka rzeczy, że nie mamy wspólnoty wyznaniowej, bo jesteśmy komunistycznym osiedlem z 1952 roku, więc nie mamy nas kościoła, ale jest cała masa rzeczy związanych z kulturą światą. Jest tutaj Bimowskie Centrum Kultury, które jest taką śmieszną instytucją dla nas, z jednej strony bardzo nam bliską, bo bardzo nas wspierającą, a z drugiej strony, po drugiej stronie ulicy Górczewskiej, czyli poza Osiedlem Przyjaźń, to jest taka granica trochę trudna dla nas do przekroczenia jakoś tak mentalnie. Ale też chciałam Wam zwrócić uwagę na to, co wpisałam w to pole właśnie duch miejsca, że tutaj jest taka silna tożsamość lokalna na przykład, to jest ogromny zasób miejsca, z którego można korzystać. Także tradycje osiedlowe, jakieś takie zwyczaje, które są nietypowe dla każdej społeczności. Na przykład u nas to są juwenalskie, które nazywa się Jelon Kalian, albo na przykład taki zwyczaj karnawału, który robi sobie Stowarzyszenie Mieszkańców. Oprócz tego takim zasobem jest też język społeczności, takie specyficzne słowa albo wyrażenia związane z tym konkretnym miejscem, które zwłaszcza w przypadku takich miejsc trochę odrębnych są bardzo wyraźne. Na przykład u nas na takie domki, które widzieliście na slajdzie, na te domki u nas się mówi, że to są bloki, co dla osoby wychowanej jakby w Warszawie jest pewną aberracją i wszyscy w szkole się śmiali, że nie żadne bloki. Więc to są właśnie takie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, bo to też jest zasób i zaraz powiem o tym, dlaczego uważam, że to jest też zasób, w takim sensie, w jaki sposób można to wykorzystać i w jaki sposób to może wpłynąć pozytywnie na działanie. Tutaj te pozostałe osoby, pozostałe rzeczy wydaje mi się, że są zwrócę też uwagę na to, żeby na przykład przy biznesie wypisywać nie tylko takie duże biznes, ale przede wszystkim tak naprawdę takie rzeczy jak na przykład, że jest weterynarz po prostu, osoba, która w swoim domku prowadzi działalność polegającą na tym, że leczy zwierzęta i to są takie małe, taki ten biznes lokalny mały jest często takim biznesem najłatwiej nakłonić też do współpracy. Więc zachęcam do tego, żeby sobie taką mapę zrobić. A jeżeli chodzi o osoby, to w przypadku osób tu wydaje mi się, że to jest w ogóle jeden z takich ważniejszych rzeczy, znaczy jeden z najważniejszych aspektów społeczności, który warto zdiagnozować. I tutaj ja sobie wypisałam dla różnych kilka naszych takich osób, sojuszników, sojuszniczek.
Jakie rzeczy mogą być zasobami? Poza oczywiście umiejętnościami, które tutaj są, na przykład Jacek, kontrabasista, który gra w zespole, pan Piotr, który zna się na drzewach i na nasadzeniach, to oprócz tego są oczywiście takie zasoby rzeczowe. Pani Hania ma ładny ogródek, ale też chętnie im opowiada, czyli też zainteresowania albo jakieś takie działania, w których te osoby chętnie biorą udział. No i właśnie już działania też są bardzo ważnym zasobem. Nie tylko to, co ta osoba umie robi, ale też to, co już, jakby, co już robi rzeczywiście. Na przykład pani Emilia walczyła z kupami na osiedlu Przyjazd, psimi kupami. I także zasobem, ogromnym zasobem osób są kontakty i sieci, dlatego na przykład jest Oliwia, która jest studentką i to jej bycie studentką jest ogromnym zasobem polegającym na tym, że ona ma dostęp do tej grupy społecznej, która na osiedlu jest, a która no nie jest jakoś nie, bardzo obecna w naszych działaniach. To znaczy rzeczywiście mamy problem trochę z tym, że studenci jakoś nie potrafią do nich trafić, a chcielibyśmy i Oliwia jest trochę takim punktem kontaktowym dla nas. Więc to są takie przykładowe zasoby. Zachęcam Was też do tego, żeby sobie taką mapkę, nawet ćwiczebnie, osób, które znacie w swoich społecznościach, takich sojuszników, zrobić, wypisać, żeby zobaczyć to, z czego moglibyście, do czego moglibyście jakoś nawiązać w działaniach i włączyć takie osoby. No i właśnie osoby, ja mam takie poczucie, że, znaczy nie wiem, czy to jest trochę oparte w pewnych badaniach, ale też ja mam takie po prostu poczucie, no, że w Polsce jednak kultura instytucji jest dosyć słabą kulturą, to znaczy często instytucje oparte są po prostu na osobach, które są silnymi liderami, liderkami i no i jest tak, że właśnie nawet jeżeli jakaś współpracujemy z jakąś instytucją, to najważniejsza jest osoba. I to może jest banalne, ale zachęcam do tego, żebyście próbowali w swoich społecznościach odnaleźć takie kluczowe osoby, które ja nazywam osobami i instytucjami, czyli to są tacy kluczowi aktorzy, aktorki w tej społeczności, którzy pomogą Wam zrobić różne rzeczy, rozpoznać społeczność, podjąć jakieś działania, dotrzeć do nowych grup i nagłośnić też te działania. I wypisałam sobie 5 takich ról. Jedna to jest taka rola superinformatora, superinformatorki, która jest też znana, jakby to słowo pochodzi z badań społecznych i też z etnografii i dotyczy w takim w rozumieniu przy działaniach lokalnych, dotyczy po prostu takich osób, które mają wiedzę ekspercką, jakąś dużą wiedzę na temat tej społeczności. Często są to osoby ze społeczności, chociaż mogą być też spoza społeczności, ale to są po prostu takie osoby, które często też są osobami, jak ktoś mówi, na stanowiskach, że z racji często nawet swojej pozycji, takiej pozycji zawodowej, mają po prostu dużą wiedzę. W naszym przypadku, kiedy tworzyłyśmy archiwum społeczne, superinformatorami były na przykład osoby, które zarządzały osiedlem w latach 60., 70., które studenci, którzy działali na przykład w domu, w dyskusyjnym klubie filmowym, takie osoby, które organizowały działania i z tego poziomu właśnie organizatorów, liderów, miały taki szeroki ogląd tej społeczności, dużo rzeczy mógł był w stanie zweryfikować, miały też dostęp do źródeł, do różnych materiałów. Z drugiej strony, takim, chociaż oczywiście to jest tak, że ta wiedza nie musi dotyczyć historii społeczności, to może być po prostu wiedza o tym, kto mieszka w tej społeczności, jakie tam są potrzeby, jakie są instytucje. Taka osoba, która ma po prostu szeroką wiedzę na temat instytucji, na temat społeczności i wiedzę dosyć taką specjalistyczną, powiedziałabym, nie taką powszechną. To nie jest taka wiedza, która jest jakby znana wszystkim w tej społeczności często. Drugą taką osobą, którą warto, czy grupą osób, które warto zdiagnozować, to są strażnicy, strażniczki wrót. Po angielsku to się nazywa gatekeeper, co się można tłumaczyć jako bramkarz, ale chyba przecież to nie o to chodzi. To są takie osoby, które mają dostęp do osób, do innych osób. O ile informatorzy mają dostęp do informacji, to strażnicy, strażniczki wrót mają dostęp do osób, do konkretnych grup ludzi i są w stanie pomóc Wam dotrzeć do tych osób. Są w stanie pomóc Wam zaangażować te osoby w działania. To są osoby, które mają często jakiś taki, powiedziałbym, autorytet społeczny,
tej społeczności, ale też są takimi, jakby sobie, gdyby sobie wyobrazić społeczność i ludzi w tej społeczności jako takie punkty połączone nitkami, i te nitki to są relacje, to strażnicy, strażnicki lud to są takie węzły w tej sieci. To są takie osoby, które skupiają wiele nitek, to znaczy znają po prostu wiele osób i są w stanie Wam pomóc w dotarciu. Na przykład dla nas takimi strażniczkami i strażnikami wrót to są były na przykład przewodniczący i byli też przewodniczący, czyli w sensie nie byli, w sensie nieobecni, tylko już wcześniej przewodniczący Stowarzyszeń Mieszkańców, którzy z punktu widzenia takiej obecnej władzy na osiedlu niekoniecznie mają już coś do powiedzenia, ale z punktu widzenia tego, kim są w tej społeczności, jaką mają rolę, pozycję, byli absolutnie dla nas kluczowymi osobami, dzięki którym mogliśmy dotrzeć do szerokiego grona mieszkańców. Trzecią taką grupą, o którą warto zadbać, do której warto dotrzeć, to są liderzy działania i to są po prostu takie osoby, których jest wszędzie pełno, ponieważ coś robią. To nie muszą być osoby, które są związane ze społecznością w takim znaczeniu, że te działania mogą być po prostu działaniami w jakiejś społeczności, ale nie nastawionymi na społeczność, tylko po prostu to może być ktoś, kto na przykład prowadzi w społeczności jakiś klub zainteresowań. I u nas na przykład na osiedlu jest takie miejsce, które nazywa się Klub Ma na Bemowie. I kiedy zaczynałyśmy działać, to ten klub zrzeszał różne mamy, nie pochodzące w większości z osiedla. To nie było miejsce związane z osiedlem Przyjaźń, ale jednocześnie robiło dużo rzeczy, więc miało po prostu taką wiedzę operacyjną o tym, jak pewne rzeczy działają, a poza tym miało konkretne działania, do których można się było trochę podłączyć i z którymi można było coś wspólnie zorganizować. Czwarta taka grupa to są ambasadorzy, ambasadorki. Grupa, która jest dla nas była super, szczególnie ważna, która to są takie osoby, które trochę mogą reprezentować nasz pomysł na działanie albo po prostu nas też jako osoby, które chcą coś zrobić w tej społeczności. Reprezentują ją wobec innych. Wspierają nas tym, że swoim jak gdyby autorytetem, trochę swoją osobą firmują to, co my chcemy zrobić i to są takie osoby często też pierwszego kontaktu, takie, które mają do nas na tyle zaufania, że kiedy przyjdziemy do nich z jakimś pomysłem, to oni powiedzą, ok, to jakby ja o tym opowiem swojej sąsiadce. I na przykład u mnie, w moim przypadku ambasadorką naszego działania była właśnie sąsiadka, która jednocześnie jest członkinią jednego ze stowarzyszeń, wieloletnią mieszkanką na osiedlu Przyjaźń, dosyć taką, powiedziałabym, zauważaną. A znamy się od dziecka i chodziłyśmy razem na spacery z jej psem, więc jakby ona miała takie poczucie, że może mi zaufać w tym pomyśle, nawet niezależnie od tego, czy on jej się nawet podoba, czy nie, ale wie, że po prostu znając mnie, jakby może o tym pomyśle opowiedzieć innym i spróbować przekonać do niego. Więc taka jest rola ambasadorów i to jest często też w takim efekcie kuli śnieżnej, ambasador jest właśnie tym jedną z tych pierwszych osób, która tę kulę rozpędza. Osoba bardzo obecna. No i jeszcze jest taka piąta osoba, którą ja nazywam człowiekiem megafonem. To jest po prostu osoba, która ma dostęp do jakiegoś kanału komunikacji, informacji i pomoże rozpropagować, rozpowszechnić wasze działania. Ten kanał to może być taki kanał, powiedziałabym, realny kanał informacyjny, taki jak na przykład może być lokalny dziennikarz albo ktoś, kto zarządza jakimś profilem na Facebooku, który ma dużo odbiorców. Ale też mogą być takie osoby, które nie są jakoś, nie pełnią takich funkcji formalnie, ale po prostu mają taki kanał, który na przykład tym kanałem może być to, że prowadzą na przykład spotkania w klubie seniora co jakiś czas i mają duże grono odbiorców, bo przychodzi dużo osób na spotkanie i one mogą o tym opowiedzieć. To już jest trochę taki człowiek megafon, po prostu osoba, która trochę pomaga rozpowszechnić informacje. To też nie muszą być osoby stricte związane ze społecznością. I u nas na przykład na osiedlu Przyjaźń nam się bardzo też sprawdziło korzystanie z wsparcia osób spoza osiedla. Z po prostu osób związanych na przykład z osiedlem Jazdów, które jest w
Wieliniaczym, osiedlem drewnianych domków w Warszawie i tam było też grono takich aktywistów lokalnych, animatorów, którzy bardzo nam pomagali w tym, żeby innym osobom w Warszawie komunikować to, co się dzieje na osiedlu Przyjaźń. Więc też to są takie grupy czasami, które po prostu zgadzają się trochę z ideą tego, co robimy, z ideą jakiegoś działania i chcą pomóc w jego nagłośnieniu. Czasami to były też takie sytuacje, kiedy na przykład wrzucaliśmy coś na Facebooka i nagle udostępniała to na przykład znana działaczka warszawska, która jednocześnie startowała w wyborach, miała jakoś tam duży bardzo zasięg wszystkich posłów. Nagle się okazywało, że to robiło jakąś niesamowitą promocję w ogóle naszych działań, trochę zamierzoną. Więc to chyba tyle, jeżeli chodzi o te osoby. Zachęcam do tego również, żeby sobie spróbować to zdiagnozować. Tutaj podałam takie naprowadzające też hasło, żeby Wam trochę pomóc to rozpoznać u siebie. Czasami jest tak, że na dwie rzeczy chciałabym zwrócić uwagę. Po pierwsze, że może być tak, że te osoby częściowo się pokrywają, chociaż nie zawsze tak jest i warto jednak spróbować pomyśleć o tym właśnie w kategoriach takich trochę funkcji, co każda z tych postaci, tych ról to jest trochę inna funkcja w działaniu i warto spróbować tak to rozpisać. A druga rzecz, to na którą chciałam zwrócić uwagę, że czasem liderem może być nie konkretna osoba, ale rzeczywiście jednak też grupa. Grupy nieformalne, a czasem formalne. Na przykład liderem działania często jest jakaś organizacja, która działa. Często za tą organizacją stoi konkretna oczywiście animatorka albo animator, ale jednak że z formalnego punktu widzenia może być tak, że to jest jakaś grupa więcej niż nie jedna osoba. Jeżeli macie jakieś pytania w trakcie, to oczywiście zadawajcie, ja spróbuję potem je zabrać i jakoś podsumować. I po tym, jak już sobie próbujecie zdiagnozować, zmapować działania i spróbować określić rolę, no zachęcam do kontaktu z tymi osobami, nie tylko z tymi, które wymieniłam tutaj, z tymi typowymi rolami, takimi jak współinformator, ambasador, chociaż od nich warto zacząć. Warto też zacząć od kontaktu z instytucjami, z tymi dwoma grupami. I spróbować przeprowadzić taką trochę bardziej pogłębioną diagnozę tego, co robi ta grupa albo ta osoba, jakie konkretne działania podejmuje, dlaczego to robi, jakie ma zasoby, właśnie co ma, co lubi, i co moglibyśmy zrobić razem? I zachęcam do tego, żeby zadać to pytanie właśnie w taki sposób. To znaczy, żeby jednak zacząć od myślenia o tym, nie tylko czego ja potrzebuję, a to jest trochę w tym, co, jakie są zasoby, tak? Z których zasobów mogę ja skorzystać w tym naszym działaniu, ale też, żeby jednak zadać to pytanie, że może jest coś, co moglibyśmy zrobić razem. I takim pomysłem na przykład mogłoby być to, że jeżeli robicie jakieś działanie lokalne i macie zaplanowane jakąś formę podsumowania tego działania, jakiejś prezentacji lokalnej, na przykład pikniku, to żeby zaprosić na ten piknik w roli współorganizatorów właśnie na przykład jakichś aktywnych mieszkańców, którzy jakoś się objawią w trakcie tego procesu budowania partnerstwa i zaproponować im to, żebyście wymyślili działanie wspólnie, tak żebyście na przykład wy już zrobili i zrealizowali swój cel konkretny, który macie na przykład tak, żeby pokazać, co zrobiliście, pracując z uczniami, urzędnicami, artystami lokalnymi, animatorami i innymi grupami, ale też, żeby było tam miejsce dla mieszkańców, żeby oni czuli, że to jest też ich wydarzenie. Żeby tam byli nie tylko w charakterze gości, ale też po prostu współorganizatorów, uczestników, osób, które dla których ta społeczność coś, znaczy, które robią coś dla swojej społeczności, które nie tylko uczestniczą w ofercie kulturalnej, ale też ją tworzą. I jeżeli chodzi o te pytania, to też proponuję Wam takie narzędzie, też przepraszam od razu za krzywe linie, taką fiszkę sojusznika. Oczywiście możecie sobie stworzyć taką fiszkę dla każdej organizacji, z którą pracujecie, chociaż ja bym proponowała, żeby jakby też te osoby na przykład zaprosić do tego, żeby trochę w tym uczestniczyły, żeby to nie było takie TW partner lokalny, tylko jednak bardziej takie autorskie i żeby zaznaczyć w takiej fiszce, zwrócić uwagę na takie rzeczy, jak takie zasoby rzeczowe, rzeczywiście takie realne, namacalne, na przykład takim zasobem rzeczowym na przykład też sala, to, że ktoś ma jakąś salę, z której można skorzystać.
projektor i tak dalej, ale też zasób wiedzy, umiejętności i zainteresowań. Oddzieliłam to jako dwa różne, zaraz powiem dlaczego, chociaż często się pokrywają. Działania, kontakty i też taką deklarowaną współpracę. I tutaj w tej fiszce jest tak naprawdę, są takie trzy główne poziomy, na które chciałabym Wam zwrócić uwagę. Pierwszy poziom to jest taki poziom tego, co już ta osoba robi, czyli działania. To są już takie zasoby, które już są w użyciu. Na przykład, tu mam taki przykład grupy śpiewu tradycyjnego na świecie. Przyjaźń, taka fiszka grupowa tej organizacji. No i działania to jest to, że ta grupa się raz w tygodniu spotyka, żeby śpiewać i robi otwarte warsztaty dla mieszkańców Bemowa i potańcówki raz na jakiś czas. Poza tym śpiewa do wegańskiego kotleta na różnych imprezach lokalnych. To zwykle jest dużo osób, które nie są mięsa do tego wegańskiego. I to są takie działania, które są już, to są już takie zasoby, które są w użyciu. I to jest ważne dlatego, że wtedy wiemy już, jakby w jakiej sprawie w ogóle do takich osób możemy się zgłosić, do jakich działań możemy się włączyć, albo jakie działania możemy połączyć na przykład ze swoimi. Z drugiej strony mamy ten obszar, które to są zasoby takie potencjalne, czyli ta współpraca. To, co ta osoba mówi, czy grupa, że chętnie by zrobiła. Deklaruje, że na przykład do grupy śpiewu deklaruje, że chętnie zaśpiewa i zaanimuje na jakimś wydarzeniu. I rzeczywiście to robimy często. Więc to jest coś takiego, co wiemy, że możemy, taki zasób, który wiemy, że możemy wykorzystać jak co. Jest jeszcze taki poziom, jak zasób taki nie, jeszcze niekoniecznie będący w wykorzystaniu ani deklarowany, zasób wiedzy i umiejętności. To, że jakaś grupa albo osoba coś umie i wie, niekoniecznie znaczy, że jest gotowa się tym dzielić, ale to jest jakiś taki poziom, że być może tutaj jest pora do współpracy. No i jest jeszcze ten poziom, taki poziom zainteresowań, czyli tego, że ktoś się czymś interesuje, niekoniecznie to znaczy, że się na czymś zna, ale może to oznaczać, że na przykład wiemy, że te osoby będą zainteresowane tym, żeby uczestniczyć w jakimś wydarzeniu, nawet jeżeli nie współtworzyć, ale po prostu być na nim, przyjdą na nie. Wiemy, że mamy do nich się odezwać, kiedy szukamy uczestników jakiegoś na przykład spotkania. Więc ja Was zachęcam do tego, żeby jeżeli macie taką możliwość i jeżeli chcielibyście pracować w swoich społecznościach lokalnych, to żeby zorganizować spotkanie dla chętnych mieszkańców czy przedstawicieli różnych grup i zaproponować im nawet, żeby oni sami wypełnili takie fiszki, się podzielili z Wami, żeby rzeczywiście spróbować zmapować te dziwne i czasami niekoniecznie takie typowe umiejętności, na przykład tutaj wiedza umiejętności Meksyk. Mamy w grupie doktorantkę etnologii, która się zajmuje badaniami nad Meksykiem. I opowiem Wam tylko o jednym takim doświadczeniu moim, kiedy zaczynałyśmy działanie i chciałyśmy zorganizować piknik sąsiedzki. I ten piknik zorganizowaliśmy w ten sposób, że zrobiliśmy po prostu takie ogłoszenie, że chcemy zrobić piknik i zapraszamy na spotkanie organizacyjne. I na tym spotkaniu przyszło na nie około chyba 15 osób, które poprosiłyśmy o to, żeby po prostu powiedzieli, jakie mają pomysły na to, co mogłoby się wydarzyć. I to jest jedna strona tych wypisanych pomysłów. To była taka trochę burza mózgów, ale nie do końca typowa, bo nie było tak naprawdę żadnej procedury wyboru tych pomysłów, dlatego że właśnie w tym modelu pracy na zasobach, partnerstwa opartych na zasobach, ważne jest tak naprawdę to, do czego ktoś się deklaruje, że coś chce zrobić. Nie ma żadnej, u nas tak to zadziałało, że my nie tworzyliśmy żadnego głosowania nad tymi pomysłami. Zrobiliśmy takie serduszka i widzicie te serduszka, to był taki po prostu taki sygnał, żeby pokazać, jakie pomysły są mile widziane i dużo osób jakoś czuje mięte, że tak powiem, do tego pomysłu, bo to jakoś jest dla nas też takie diagnostyczne, fajne narzędzie, żeby zobaczyć, jakby czym żyje też społeczność. Ale z najważniejszym tym kryterium wyboru nie były serduszka, tylko były te zwierzątka, które są obok, czyli pszczółki, które, to jest może taka infantylna trochę forma, ale
jakoś sprawdziła. Pszczółki, czyli to tak naprawdę, w co ja się chcę zaangażować jako osoba do tego pikniku, co ja bym chciała zrobić, to realnie zrobię. I po prostu poszczególne osoby przyklejały pszczółki tam, gdzie powiedziały, że one się w to rzeczywiście zaangażują. I są takie pomysły, które dostały z ratuszka, ale nie było przy nich pszczółek, bo na przykład ktoś stwierdził, że to mnie przerasta. Ja jakby nie czuję się osobą kompetentną do tego, żeby to zrobić. To, że tutaj na przykład pojawiła się potańcówka, ale na przykład nie ma czasu, żeby ją zrobić. Więc te pszczółki też spowodowały, że pojawiły się takie pomysły, które pewnie nie przeszłyby w głosowaniu, bo większość osób powiedziałaby, że to nie jest pomysł dla nich i one na przykład nie są tym zainteresowane, ale to wcale nie znaczy, że ten pomysł nie sprawdzi się na takim pikniku sąsiedzkim. I tu Wam chciałam powiedzieć trochę o właśnie tych takich niecodziennych zasobach, które się pojawiły i które spowodowały, że nasze działania stały się dużo bogatsze właśnie dzięki temu, że pytaliśmy ludzi nie o to, co by chcieli robić, tylko co zrobią po prostu. Nie o to, co by chcieli zobaczyć, w czym chcieliby wziąć udział, tylko co oni chcą zrobić jako konkretne osoby. I takimi zasobami niecodziennymi są na przykład prywatne miejsca, prywatne przestrzenie, takie jak na przykład czyjś domek albo czyjś ogródek, udostępnione społecznie. Na przykład robiliśmy taki spacer historyczny po osiedlu, w którym mieszkańcy zapraszali do swoich domów, opowiadali trochę o historii swojego miejsca, ale też o swoich różnych pasjach, zainteresowaniach i po prostu o sobie, jako o osobach, mieszkańcach tego miejsca. To są też niecodzienne przedmioty, na przykład samochód ogórek albo stary ul, i tu Wam pokażę to zdjęcie. To jest ogórek, to jest ogórek Marcina, który postanowił, że on ma taki pomysł, a właściwie to był pomysł jego siostry, że on po prostu będzie jeździł tym ogórkiem na pikniku sąsiedzkim z dziećmi, i okazało się, że to ten pomysł, który wydawał się trochę dla mnie na początku, szczerze mówiąc, od czapy, był absolutnym hitem pikniku i wszystkie dzieci chciały jeździć ogórkiem i musiała być w związku z tym wprowadzona pewna selekcja, która właśnie widzicie na zdjęciu, przejażdżka ogórkiem za rysunek. Najpierw trzeba było narysować ogórek, bo Marcin nie był w stanie wszystkich przewieźć tyle razy, ile oni chcieli. No i to jest właśnie taki przykład czegoś, co by się nie wydarzyło, bo nikt z nas, żadna z nas nie powiedziałaby, słuchajcie, zrobimy piknik i na tym pikniku będzie jeździł ogórek. Nie przyszłoby nam to zupełnie do głowy. Z drugiej strony obok jest zdjęcie starego ula, który nasza koleżanka Ola przerobiła na biblioteczkę plenerową. Zrobiła to z pomocą miejscowego też warsztatu terapii zajęciowej, więc to też było takie fajne, że to było działanie odpłatne, to znaczy ten warsztat przerobił ten ul za pieniądze, ale zostało to jakby w społeczności, wykorzystano przy tej okazji zasoby społeczności. Więc to są te dziwne przedmioty, niekoniecznie takie typowe. No i coś z demon twórczości. Demon twórczości, który przejawił się na przykład w tym, że w grupie śpiewu okazało się, że pani Emilia napisała pieśń o historii osiedla Przyjaźń, i dla nas, jako dla osób, które zajmowały się historią, zbieraniem historii, to było niesamowicie pomocne, ponieważ tą piosenką potem, ta piosenka naprawdę opisuje krótko historię osiedla Przyjaźń, schwytliwa, dosyć na taką starą melodię warszawską napisana. Więc to są takie też właśnie rzeczy, które wydają się zupełnie takie trochę absurdalne tak naprawdę, ale powodują, że tworzą się nowe działania, nowe metody, nowe pomysły powstają. Rzadkie umiejętności i pasje, na przykład Jurga uczyła chodzić po linie na pikniku sąsiedzkim, ale też wiedza specjalistyczna poszczególnych mieszkańców, i chcę Wam pokazać, to jest nasze pismo mieszkańców Jelonek, w którym jest dział choroba numeru, który prowadzi profesor Zamorski, który jest fitopatologiem, czyli zajmuje się chorobami roślin. Pracował jako profesor na uczelni Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego. I po prostu w naszym piśmie jest taka rubryka, która nie jest, znaczy ja bym też nigdy w życiu nie wpadła na to, żebym poprowadzić, ale na osiedlu jest, ponieważ jest dużo zieleni i jest rzeczywiście dużo ogródkowiczów, to taki dział jest bardzo przydatny i okazuje się, że dość popularny. Oprócz tego, to co jeszcze jest takim zasobem, to jest różnorodność taka społeczno-kulturowa. U nas jest trochę osób z różnych mniejszości, które też
powodują, że może dużo jest takich działań dotyczących poszczególnych różnych kręgów kulturowych, kultur języków. Ale też taka różnorodność związana jest w ogóle z doświadczeniem pracy z drugą, z daną grupą. I dla nas, jako my, jako taka główna grupa inicjatorek tych działań lokalnych na osiedlu, stanowimy taką grupę dosyć spójną demograficznie. Jesteśmy kobietami z dużego miasta w podobnym dosyć wieku. Większość z nas nie ma dzieci i w związku z tym jakby ta grupa dzieci to nie jest grupa, z którą pracujemy i często w ogóle o niej nie myślałyśmy w działaniach. I jak zaczęłyśmy współpracować z klubem mam, to nagle się okazało, że nasze działania stały się bardziej prodziecięce albo w ogóle prorodzinne, po prostu dlatego, że one jakby się włączyły i pokazały nam zupełnie inną perspektywę, wzięły na siebie część zadań, kącików dziecięcych, pomysłów na warsztaty dla rodzin. No i chciałam jeszcze powiedzieć o takim zasobie, jakim jest duch miejsca, tradycja. U nas na przykład takim zasobem jest to, że istnieje tradycja jelonkaliów, czyli właśnie takich imprez studenckich na jelonkach, która jest bardzo tak sentymentalnie, mocno wspominana przez mieszkańców. I w nawiązaniu do tego zasobu, na urodzinach osiedla poprosiliśmy administrację osiedla, żeby pożyczyła nam osiedlowy traktor, na którym jeździła nasza koleżanka Asia i zachęcała ludzi do tego, żeby przyszły rodziny. I to jest przykład tego, jak można wykorzystać, nawiązać do jakiejś znanej tradycji lokalnej, po to, żeby wzmocnić działanie, to pokazuje, że po pierwsze, że jesteśmy jakoś osadzeni w tej społeczności, wiemy jakby, czym ta społeczność żyje, co ma w swojej takiej pamięci społecznej, no i też jest po prostu jakoś tak, nie wiem, chwytliwe, tak atrakcyjne. I takim pomysłem był też na przykład karnawał osiedlowy, który robiło od wielu lat Stowarzyszenie Mieszkańców. Jedno stowarzyszenie, na osiedlu są dwa stowarzyszenia i udało się namówić jakby to stowarzyszenie do tego, znaczy ono właściwie samo się domówiło, że zrobią karnawał, który był wspólny. I to też jest fajny pomysł na to, jak można działania, które są jakoś osadzone, zakorzenione w społeczności, ale skierowane do konkretnej grupy, włączać też inne grupy i otwierać je na inne grupy. No i oczywiście dla nas, jako dla osób, które się zajmowały archiwum społecznym, takim kluczowym zasobem były historie rodzinne, osobiste i to, że ludzie w swoim imieniu opowiadali o tym miejscu. I dla Was myślę, że to też jest tak dosyć oczywiste, bo wiem, że część z Was robi też działania związane z pamięcią lokalną. I chciałam zapytać, czy macie jakieś pytania, albo chciałybyście się czymś podzielić? Dotyczące budowania partnerstw, może też trudności, z którymi się mierzyłyście. Jeżeli tak, to proszę zapiszcie je na czacie, bo mam jeszcze tylko chwilę, ale może jakieś coś się uda. Jeszcze chwilę poczekam. Się objawi damy twórczości, także w Was. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to jeszcze można pisać, a ja tylko chciałabym trochę podsumować to webinarium takimi rzeczami, które chciałabym, żebyście zapamiętali. Pierwsze to i zapamiętało. Pierwsze to, że warto jest tak wychodzić od takiego działania nakierowanego na stricte określone potrzeby, które chcemy zaspokoić przez partnerstwo, w stronę takiego partnerstwa opartego na takiej otwartej współpracy wokół tego, co możemy wspólnie zrobić. Że to jest niesamowita wartość nie tylko dla społeczności, ale też dla Was, jako dla osób, które inicjują albo prowadzą projekty czy działania w społeczności. Drugie to chciałabym, żebyście pamiętali o tych narzędziach, pamiętali o tym, że możecie sobie tak zmapować społeczność, że przy tym dochodzi często, że są jakieś zasoby, o których nigdy wcześniej nie pomyśleliśmy, nie pomyślałyśmy. I że warto te zasoby spróbować tak jakby włączyć w działanie przez spotkania. Spotkania spróbować się po prostu umówić na jakieś konkretne spotkanie, tak, że może być w większym gronie, porozmawiać w ogóle o tym, co oni robią, co wy robicie i poszukać jakiegoś wspólnego jakby pola.
My mamy takie doświadczenie, że różnie te spotkania mogą wychodzić, bo czasami, jeżeli się przychodzi tak trochę z właśnie takim pełnym otwarciem, niczym, nie wiadomo, co chcemy robić, to czasami jest takie oczekiwanie, no ale właściwie to, co wy robicie i kim wy jesteście i o to chodzi. Więc można też przyjść z jakimś bardziej konkretnym pomysłem, ale żeby jednak ten komponent tego, no a co robi druga strona, albo jakie wy macie pomysły, albo co byście chcieli, to warto to włączyć. Tak, ile osób tworzy trzon waszych działań? To jest bardzo trudne pytanie. Powiem, że na osiedlu powstało dużo różnych grup, które jakby się, jest kilka, może powiem tak, że jest takie grono, powiedziałabym, to jest około pewnie takich 15 osób, które są w przeróżnych grupach, jakby powymieszczane w różnych grupach formalnych i nieformalnych na osiedlu, które są takimi trochę liderami napędzającymi te działania. A oprócz tego jest grupa, myślę, że pewnie tak było jeszcze dodatkowych 20 osób, która jest tak rozsiana właśnie trochę tu, ale już bardziej tylko w jakimś konkretnym działaniu, które interesuje. I jest jeszcze takie grono trochę sojuszników też spoza osiedla albo osób związanych z osiedlem, które jakoś kibicują tym działaniom mocno i wspierają je tak okazjonalnie w różnych konkretnych rzeczach. Na przykład potrzebujemy fotografa na piknik, to ktoś tam przyjdzie, bo jakoś jest związany z tym tematem z nami i chce nam pomóc, ale nie jakby na co dzień nie uczestniczy. Mózg operacyjny jest zdecydowanie zbiorowym mózgiem i tu się pojawia pytanie. Zwykle jak robimy takie spotkania, właśnie naradzamy się, co możemy zrobić na przykład na piknik albo jakieś działanie trzeba podjąć, no to przychodzi na nie tak powiedzmy 10 osób. To są takie osoby najczęściej mocniej obecne. Ponieważ zbliża się godzina 0, czyli 18:30, to chciałabym jeszcze zaprosić Was do ostatniego działania, którym jest taka krótka ankieta. Chciałam zobaczyć, sprawdzić do tych celów, które sobie postawiłam po webinarium i sprawdzić, jak wy czujecie, czy myślicie, że to się udało wam osiągnąć, więc teraz patrzę, czy to wyjdzie. Tak, wyjdzie. Chciałam was poprosić o to, żebyście wypełnili ankietę. A jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to przyjmę i spróbuję odpowiedzieć. Jestem najgorszą prezenterką świata, ponieważ nie podałam żadnego adresu mailowego ani linka, ale zapiszę go na czacie i też poproszę Maję, żeby to zrobiła i żebym wysłała moje dane kontaktowe. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania albo chcecie się czymś podzielić ze mną, to bardzo chętnie. Proszę bardzo, to jest mój adres mailowy. Jeżeli chodzi o osiedle przyjaźń, to na Facebooku znajdziecie nas jako inicjatywę osiedle przyjaźń, bo tak się nazywa ta grupa, taka koalicja różnych podmiotów. Uciekłem. Już nie zniknęłam gdzieś, nie widzę webinarium. Przepraszam, chciałam powiedzieć, że ja nie korzystam ze swojego komputera i absolutnie nie wiem, co zrobiłam, ale Daria do mnie pisze, że jestem, dalej mnie słychać, więc chciałam w takim razie, nie widząc Was zupełnie, poprosić Darię, żeby utrzymała wyniki sondy, żeby mi też zobaczyć, co sami napisaliście odpowiedzi na moje pytania, czy udało się osiągnąć cele dzisiejszego webinarium. Nie wiem zupełnie, gdzie jest to okienko, nie jestem w stanie go teraz znaleźć, a i tak musimy już kończyć, więc chciałam Was w takim razie bardzo podziękować za dzisiejsze
spotkanie i Maria pisze, że nie może zabrać wyników, bo to ja otworzyłam ankietę, przepraszam, ale po prostu korzystam ze swojego komputera, nie ze swojego programu operacyjnego i jakoś jest mi z tym ciężko, ale tak jak tutaj Daria sugeruje, że wyślemy Wam w takim razie wyniki tej ankiety, żebyście też widzieli po spotkaniu. Ja ze swojej strony bardzo Wam dziękuję. W takim razie życzę Wam miłego wieczoru. Zachęcam Was do tego, żebyście się ze mną kontaktowali. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, zawsze chętnie odpowiem i trzymam kciuki za Wasze działania lokalne i będę chętnie też o nich czytała. Ja bardzo serdecznie Wam dziękuję.